Cześć, ja już jestem po ultrakotlinie. Niestety nie udało mi się ukończyć zawodów. Zszedłem z trasy na 104 km. Zapraszam do obejrzenia relacji ze szczegółami. Sponsorem kanału jest Controltech, optymalizacja procesów. Została minuta do startu, 40 sekund i lecimy. 5, 4, 3, synchronizacja zegarków. 2, 1 i powodzenia. Powodzenia, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Zwracajcie uwagę na swoich kolegów. No i się zaczęło. Pierwszy punkt odżywiania za mną, 20 km, czas 3 godziny 5 minut, limit 4 godziny, nic nie najgorzej. Początek nie zaczął się dla mnie najlepiej, najpierw gleba, ale tam mniejsza o to, a 500 metrów dalej pęknięty kijek, co jest większym problemem. Im gorzej, tym lepiej. Jestem na 61 kilometrze, wjeżdża Zupka. Tutaj też jest przepak, czas 9.46, więc trochę ponad 2 godziny do limitu, 12 godzin na tym punkcie. Aktualnie biegnę z Wojtkiem. Mam nadzieję, że tak pozostanie do mety, że żaden z nas nie wymięknie. Czuć już zmęczenie,
nogi zrobiły się ciężkie, jakiś tam lekki kryzys był, ale ciśniemy dalej. Myślę, że teraz zupa pomoże na kolejne 10 km. Jeszcze raz. Rywalizację w ultrakotlinie kończę na 104 kilometrze. Z powodu coraz większego bólu stawu skokowego, że zostało jeszcze 40 km, to nie chcę go po prostu zajechać. Zresztą nie wiem, czy dałbym w ogóle radę. Na gorąco podsumowanie, no w cholerę ciężko. 104 km uzyskałem z czasem 18 godzin 12 minut. Co prawda ostatnie 5 km to tempo już miałem bardzo powolne, bo już wiedziałem, że schodzę. O! Zostałem pięknie zweryfikowany. Pięknie zweryfikowany. Dzisiaj jak nagrywam ten materiał, to jest wtorek, czyli jestem 2 dni po starcie. Wczoraj byłem u ortopedy, miałem USG stawu skokowego, a w sumie bardziej z stopy. No i wyszło drobne pęknięcie w stopie, więc dobrze, że zszedłem z trasy, bo najprawdopodobniej gdybym kontynuował, to by doszło do złamania. A tak to koszt nie jest aż tak duży. Teraz zalecenia mam takie, żeby w sumie przez tydzień prawie w ogóle się nie obciążać. Za tydzień to już mogę spróbować pójść na basen czy pojeździć na rowerze. A z bieganiem wrócić gdzieś za 3 tygodnie. To i tak źle nie jest, bo planowałem właśnie do listopada zrobić roztrenowanie i mam nadzieję, że ta stopa się w pełni bezproblemowo zagoi. Noga nie poszła w gips, nie, ani fortezę, a ból nie jest jakiś specjalnie uciążliwy, jedynie lekko kuleją, ale już tutaj po 2 dniach widzę poprawę. To, co na pewno też będzie mnie czekać, to dochodzenie, dlaczego doszło do tego pęknięcia. Prawdopodobnie, zresztą ja nie jestem specjalistą, tak mi się wydaje, że tutaj przyczyną będzie technika biegu. Czy dałbym radę ukończyć zawody, gdyby nie ta noga? Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek te 40 km tutaj jak patrzyłem, to jeszcze by mi zajęło z 9 godzin. Po tych 100 miałem 18, czyli w sumie 2 trzecie tras, no 9 godzin w cholerę całą noc. Na pewno byłoby ciężko ogólnie. To chyba była najtrudniejsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Mocno dostałem w kość, ale to się zdziwiłem, to mięśniowo byłem bardzo dobrze przygotowany. Dzisiaj jest wtorek i już praktycznie czuję się w pełni sił. Gdyby nie ta noga, to już mógłbym biegać. Jedynie to pośladki trochę bardziej czułem spięte, ale naprawdę no, na trasie to była siła mięśniowa. Z kolei wytrzymałościowo to było gorzej. Było kilka takich momentów, że czułem się słabiej. Rok temu, jak robiłem 50, to wydaje mi się, że czułem się mocniej. I pod tym względem wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek nie wiem, może miałem gorszy dzień. To w ogóle te zawody to ciężko to nazwać dobrym dniem i dobrym samopoczuciem. No to jest po prostu... Ale podobało mi się. Podobało mi się i
Myślę, że w przyszłym roku sprawdzę, czy powyżej tych 100 km dam radę. Czy dam radę zrobić 140. Z takich rzeczy to jeszcze mam lekkie mrowienie w lewym udzie, w czworogłowym przykulanie. Tak jakbym miał trochę znieczuloną nogę, dosyć dziwne. Mam nadzieję, że w przeciągu tygodnia przejdzie, jak nie, no to będę musiał się znowu konsultować z jakimś lekarzem. A tak na trasie to jeszcze problemy miałem z plecami, już pod koniec tych 100 km to strasznie, że mnie bolało w krzyżu. I to też mógłby być problem, żeby w ogóle ukończyć zawody, bo podczas kolejnych kilku godzin to ten problem oczywiście by się tylko nawarstwiał. Więc to też jest jakaś rzecz, na której można się w przyszłości skupić, czyli na wzmocnieniu pleców. Największy fuck up z tymi kijkami. Zarąbiste kijki były. Nawet chyba całego miesiąca nie miały. I na samym początku zawodów. Szkoda. Będę sprawdzał, czy w ogóle można kupić poszczególny kijek, czy w jakikolwiek sposób to naprawić. Ech. Teraz w planach odpoczynek, roztrenowanie, a od listopada zabieram się z powrotem za trening do triatlonu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!